się wychowałem, tu się urodziłem. I tu żyję, i tu umrę. Będę tutaj mieszkać jak najdłużej i mam zamiar zostać do końca życia, nie przeprowadzać się nigdzie. No taka jest huta, no co tu więcej mówić? Nowa huta. Nic nowego. To jest nowa huta. Nasze życie, nasz świat, nasze konsekwencje czynów przeprowadzają przymus. Nasze zdanie, naszym pozostanie. Wysusz swoje nerwy jak na sztuku pranie. My mieszkamy w Polsce, a nie w Teheranie. Po mojemu tutaj stoję, po mojemu idę. Nikt to mnie kieruje, tak naprawdę żyję, taki jestem. Jak moje wiersze, które są najszersze, wiele, powstanie ich jeszcze. Kartka za kartką, to nie żadna rzadkość. Cieszę się tym jak imieni nową paczką, jak kładką na potoku. Po mojemu w życia tłoku spokój, z przyjaciółmi pokój, z przyjaciółmi pokój. Nie prowokuj, daj żyć tak jak każdy chce, tam gdzie chce, to jest moje zdanie. Jak wyznanie wiary, nie usuniesz tego jak laserem dziary. Człowiek młody za chwilę stary, za chwilę stary. Czas upływa szybko, jeśli jesteś złota rybko, spełnij to życzenie, żeby nikt nie odszedł zapomnienie. Pamięć o kimś bliskim, złoto wśród kamieni. SNP wyrośnie jak olbrzymia sosna z ziemi. Pozostawić coś, zaznaczyć swój pobyt, złapać świat za rogi. Może to się uda, 19 runda, ile jeszcze nie wiem. Ludzie cienia pod nogami, grząska ziemia, ale to się zmienia. To się zmienia. Nasze życie, nasz świat, nasze konsekwencje czynów czemu wprowadzają przymus. Nasze zdanie, naszym pozostanie. Wysusz swoje... Ludzie posiadają wiele pasji. Nas łączy pasja posiadania motocykli Harley Davidson. Spotykamy się w grupie Galicja, którą utworzyliśmy w 2006 roku. Organizujemy różne spotkania, zloty. Jesteśmy znani praktycznie już w całym tutaj mikrośrodowisku Nowej Huty. Nas interesuje przede wszystkim szerzenie kultury jazdy na drodze, bo brakuje tej kultury nie tylko wśród motocyklistów, ale również i wśród samochodziarzy. Również nasza działalność skupia się na tym, żeby pomagać dzieciom. Na prawie każdej imprezie, na której jesteśmy, dzieciom albo pomagamy, albo w sposób charytatywny im coś przekazujemy. Ja się urodziłem w Nowej Hucie i paru kolegów też się urodziło tutaj i stąd nasza obecność w Nowej Hucie. Tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tutaj wieńce, korony, owoce i warzywa. Spraw Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swą łaską wszystkich, którzy pracowali na roli i nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. Jesteśmy z Luczanowic. Bardzo nam miło, że tyle gości przybyło tutaj na nasze uroczystości dożynkowe. Tych dożynek długo nie było. Jesteśmy dumni, że dożynki są w Luczanowicach.
Cieszymy się bardzo, że dużo pań przebrało się w stroje ludowe. Pogoda na razie nam dopisuje. Mamy piękne wieńce. W ogóle to jest bardzo, bardzo fajnie. Cieszcie się mieszkańcy, że dożynki macie i tak zacnych gości dzisiaj tu witacie. Dziękuję przede wszystkim, że Państwo kultywujecie te nasze tradycje. Tradycje naszych ojców i dziadów. Że to nie zanika, że to Państwo macie w sercach. I muszę powiedzieć, że to, co mnie ucieszyło, to jest to, że to są stroje, które przechodzą z ojca na syna i są własnością tych ludzi, którzy się w nie ubierają z okazji uroczystych i chodzą. I proszę Państwa, dbajmy o to, bo co prawda weszliśmy w struktury europejskie, ale nie zapominajmy o swoich korzeniach i o tym, że mamy swoje małe ojczyzny także. Chyba już skończone, zboże wymucone, a na zakończenie dożynki zrobione.